To już wiecie, czemu Katarzynę wziąłem. Katarzyna, można? Można. Siema pany i panewy. Pewnie możecie domyślić się, jaki będzie teścik auta. A no tutaj mamy taką naczepę, więc będziemy zapierdzielać tirem. Nie no, tak poważnie, to lecimy z Subaru Imprezą. Proszę zobaczcie, jaka to jest piękność. No, nie wierzę, że nie rozkminialiście takiej akcji, że no, chcielibyście pojeździć takim samochodem. Zobaczcie, jak to się tym zapierdala i w ogóle. Przeważnie to każdy sobie jakoś rozkminiał w Gran Turismo, czy w innych tam gierkach, w różnych tam specyfikach. Tyłeczek jak wygląda elegancko. Ja wam powiem, że całokształt, tu nie ma co się spuszczać, tu opowiadać, jak to tym trzeba zaraz jechać. Ale zobaczcie, jaka pyda tutaj. Wchodzi kamera i wychodzi. Włóż tutaj kasilnik, 2 litry, spoilerek. Przecież fajnie nawet zdjęcia wychodzą z kobietami na Instagrama, jak sobie tutaj zasadzą się, usiądą i wpierdalają lody. Zobaczcie, jakie tarcze. Zobaczcie, jakie tarcze. Tutaj Brembo, zaciski. Ten samochód staje w miejscu. Tak samo tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, no taka zabaweczka, można powiedzieć, że taka zabaweczka i mi to się zajebiście podoba. Tak samo tutaj, ten kombajn, to wygląda jak taki kombajn. Wpierdalacie się w kogoś, wciąga go tutaj i wypluwa przez wydech. No na pewno tam taka, przynajmniej rączkę jakby tu wcięło, to by tak wyleciała na pewno wydechem. No nieważne, otwórzmy maskę. Zobaczmy, co tam jest pod maską. No i to jest pierwsza akcja. Chcę otworzyć machę. Ostatnio jak chciałem zatankować, to od razu tu wsiadłem, jak chciałem jechać. Japońska wersja po prostu i dlatego jest taka sytuacja. Otwieramy maseczkę. Zobaczcie, jaki czerwony pajączek. Pięknie to wygląda. Tu interkulerek, chłodzenie. Chłodnica była zmieniana. 130 stopni wytrzymuje. Co tam jeszcze? Regulowane tutaj takie zawieszonko. No i jak widać, Japonia. Japan. Ciekawe, kto to składał. No i co? No i tyle można powiedzieć. Możemy zobaczyć jeszcze kuźba, no bo nie ukrywam, że wziąłem też Katarzynę, żeby pokazać jej, że pokazać jej tak naprawdę fajny rodzinny samochód. Tylko, że z takim zacięciem i jak dziecko płacze, to przypierdalasz gazu, ona aż jest wgnieciony i nie wie, co się dzieje. Śmiało można się zmieścić, zapakować w 2 osoby. No luksik, naprawdę luksik. Czego chcieć więcej, Katarzyna? Rodzinny samochód czy nie? No rodzinny. Na pierwszy rzut oka, tak. Tak samo tutaj, siedzenia z tyłu. Proszę bardzo. Muszynianka się zmieści. No też muszynianki przejdzie, no jest miejsce na nogi, spokojnie. To nie jest taki chamska jakaś kupeta. Jest to ładny sedanik rodzinny, żeby nim właśnie pozapierdalać albo czasami zawozić dzieci do szkoły. No ogólnie powiem wam, że pozycja za kierownicą jest elegancka. Od razu jak się wsiada do tego samochodu, no tak się zapadasz tutaj, trzymania boczne, możesz pokazać, trzymania boczne, te sprawy, wszystko to tak ładnie współgra z kierowcą. No i tak czujesz się jak w domu, jak kierowca lubi pozapierdalać, ma takie predyspozycje, no to na pewno się odnajdzie od razu. Kierownica jak taka jakby wyrwana z jakiejś gry Logitecha. Wszystko ładnie pasuje. Ja tu powiem wam, że od razu tutaj w tych Subaretach jest też zmniejszony skręt, jeżeli chodzi o kąt kierownicy, więc tutaj jest wszystko troszeczkę inaczej. Ręczny na miejscu, tylko kierownica trochę w innym miejscu. Tutaj wskaźniki, zaraz to pokażemy. Immobilizerek. Nawet nie ma tandety jakiejś, kuźba, z tymi plastikami czy coś. Wszystko się trzyma w ogóle, nie? Jest tak, jak się zamyka te drzwi, tak leciutko te drzwi wchodzą, nie? Bardzo leciutko. Dobra, odpalamy tą maszynę, bo nie ma co pierdzielić. Ojejku, na gaz nie przyłączyłem. Nie no, żartuję, immobilizer. Fajnie chodzi, tak kulturalnie. To właśnie tak mruczy. To właśnie tak chodzi. To jest właśnie ta zabawka. Zobaczcie na to. Tutaj turbo timer, czyli wiadomo o co chodzi. Zostawiacie na ręcznym, gasicie samochód i tutaj ustawiony na 30 sekund po prostu się sam zgasi. Po to, żeby chłodzić turbinę, te sprawy. Przednią zapięcie pasów. Lustereczko, znaczy ten kamera cofania. Bayer full taki. No ma dźwięk taki, jakby chciało zabić, naprawdę. to jakiś skurwiel, on warczy cały czas. Jak macie psa na przykład, którego nie karmiliście albo go tłukliście, no to będziecie mieli takiego pojebanego psa, który non stop warczy. No to takie jest Subaru trochę, nie? Przydaje się, ale ten celownik, to wszystko to jest tak naprawdę fajnie, wszystko tu widać w tym samochodzie. I jak równo pracuje ten silnik, on tak naprawdę słucha się cały czas nogi, on nie ma żadnego laga takiego jak przykładowo elektryczna przepustnica W4.6, że dajesz gazu, on lekko go muskasz, a on już chce jechać, nie? Taka jest żyletka z niego. Cały czas chce przyspieszać. 1,5 bara nabite, czyli tak dmucha, no nie wiem, z 300 koni ma, coś takiego, nie? Ale trzeba pamiętać, to czterołap, tak naprawdę jakby mu z jedynki walnął, no to jeszcze bardziej by było czuć to jebnięcie. A jak się jedzie, no to zaraz... Co? A, czyli na 4 był napęd? No na 4 napęd cały czas. 60% na tył, a 1200 na przód. Nie no, 60% na tył, 40 na przód. I tak, powiem wam, do 3000 jest taka zamuła, a potem jest takie wow, ale ma jebnięcie. No i idzie, idzie. Tak trochę podejrzewałem, że jeszcze mnie bardziej zaskoczy ten samochód pod względem przyspieszenia. A na razie jeszcze trzeba będzie zobaczyć, czy zaskoczy mnie pod względem trzymania się na zakrętach. Ale pierwsze co, to czuć, że ten samochód jest zajebiście zwarty. Ruszasz leciutko, tak jak mówiłem, skrócony jest ten kąt skrętu kierownicy, obrót kierownicy jest skrócony, leciutko skręcacie, on tam skręca. No zobaczcie, pyk, lekko, pyk, 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 pyk. Słucha się i ten samochód jest taki w odczuciu bardzo masywny, taki twardy, taki, nie powiem, że ciężki, bo nie jest na pewno taki ciężki, ale jest po prostu taki masywny i to robi takie właśnie wrażenie, że wszystko trzyma się kupy, że się nic nie rozpadnie, a nie, że się uginają te blachy w zakręcie i tak naprawdę nie wiecie, czy zaraz coś się oderwie, czy się nie oderwie. No, pierwsze takie odczucie, no to właśnie jest taki zwarty. I można się bardzo mocno uzależnić od tego turbo, gdzie jest tylko blow-offik robi robotę. Ten samochód krzyczy, wypuśćcie mnie z terenu zabudowanego, chodź ze mną na zakręty, proszę cię, to ja, twój smer, twoje Subaru, proszę wypierdalajmy od tych żółtych fotoradarów i innego gówna, żadnej drogówki, niczego, tylko po prostu zapierdalajmy po tych zakrętach. No ten samochód cały czas prosi, więc... Ten dźwięk to jest coś oszałamiającego, do tego idzie się przyzwyczaić, to jest taki dźwięk przyrody tak naprawdę, takiej, no wiecie, nie wypada włączyć radio. No nie wypada, jak ktoś, no nie wiem, jak ktoś jest audiofilem w Subaru Imprezie, no to kurwa pomylił chyba samochody, to tak naprawdę się słucha silnika i sama powiem, że jest no, zajebisty dźwięk, tam się podoba mega. Do czego byś go porównała? No nie wiem. Do mycia garów. Nie no, jak druciakiem się szoruje. Nie. Podobnie, ale nie aż tak. Nie aż tak dobrze. Poczękownicy, no. Jak będziecie jechać z rodziną, gdzieś tam kobietę namówicie po raz 5. na Mazury i kupicie Subaru Imprezę, no to te Mazury tak naprawdę będą tak naprawdę czymś nowym. I to dla całej rodziny. I pewnie dla żony, która będzie żygała gdzieś tam z tyłu. Dzieci, które będą płakać. No i... Fajny. No. Taki wlot. A to taki wlot. Znaczek. Znaczek Subaru. Tak. Subaru. Fajne. Model ma. Powiedz Subaru Impreza. Impreza Subaru. Tak. Wydech. Wydech. Uważaj. Gorący. Duży wydech, co? Kierownica. No, kierownica, tak. Awaryjne. Tu jest awaryjna. Tak, brawo. To oddać Subaru, wiesz? No, to pana Subaru, wiesz. To nie jest tatusia. Będziemy musieli oddać Subaru, wiesz? Nie oddać. Nie oddać? Podoba ci się? Tacy. Tacy, żeby była, tak? Ojej, kochanie moje. Chodź, kochanie, niestety. Chodź, tata musi jechać. No już, chodź. Oczywiście wy zajebiście zadowoleni, że czujecie kurwa tego bluesa, który samochód daje. I to jest fajne właśnie. I wtedy macie zajebiste wakacje, bo tak naprawdę wiem, że dużo osób się podnieca właśnie samą trasą. Jak się jedzie trasę, te sprawy. I to jest fajne. Frajda musi być zajebista w zimę, w jakichś chujowych warunkach. Kiedy ten samochód może pokazać, że daje radę, że zapierdala, że nie ma tam fifarafa, tylko po prostu ciągnie cały czas. Wtedy przednio napędówki, tylnio napędówki przegrywają to definitywnie. I oczywiście szósty bieg ma, to jest akcja. To jest akcja, naprawdę. Szósteczkę sobie wrzucacie na trasie, jak chcecie jechać spokojnie i nic nie słychać. Tu jest cisza w tym samochodzie, zajebista cisza. No dobra, teraz trzymałem trochę mocniej gaz, ale teraz trzymam leciutko. No i co, jest głośno? Nie jest wcale tak głośno, a już jak mu lekko się doda, no to trochę pomruczy, ale to też nie jest takie, że ła, ale jak już się schodzi z obrotów albo mu się przypierdoli. No to wtedy naprawdę słychać. No to wtedy to już słychać, no chcąc nie chcąc. No ale muzyka dla uszu. Ticardo też ma kolor jak Subaru, więc nie wiem po co przepłacać. Nie ma różnicy. Złote kołpaki. Powiedzcie mi, ile trzeba by było czasu i pieniędzy w przerobieniu Tico, żeby zrobić z niego Subaru Imprezę? No nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że najłatwiej by było kupić też Subaru Imprezę, wyciąć ten cały środek i wpierdolić Tico do środka. No i wtedy jedziecie Tico, ale macie też Subaru trochę. No taka dziwna filozofia i akcja. Kurczę, naprawdę wygodniej. I te fotele w ogóle nie męczą. Tak jak mówiłem, tak podejrzewałem, że są mięciusie, trzymają zajebiście na boki. No to jest kozaczek, naprawdę kozaczek. Wypas. Ja to jestem podjarany. W ogóle dla mnie to ten samochód, tak jakbym wszedł do domu, kurwa, wiem gdzie co jest, wchodzę do kuchni, wyjmuję pasztet z ogórkiem kiszonym, masełko, wiem gdzie jest nóż, kroję, deska do krojenia, wszystko jest wiadome, to jest moja chata i wiem co się dzieje. I tak samo tutaj wsiadam w Subaru Imprezę, ja już wiem, kurwa, że tu można zrobić tak i ten samochód robi tak, robię tak, prawo, lewo i on już, kurwa, się mnie słucha, a nie jest jakiś niewdzięczny albo, kurwa, tak jakbym wynajmował jakąś kawalerkę, chuj wie kogo i pierwszy raz bym musiał się tam odnaleźć i okazuje się, że nie ma noży ani zmywaka i trzeba srać do szafy. Jeżeli lubicie na przykład taką właśnie samochód, który od razu wam oddaje to, co się dzieje na nawierzchni, bo to musi być komunikacja. Nie taka komunikacja, jak dzwonią do was z call center i macie ochotę nawciskać chuj przez słuchawkę, tylko taka komunikacja, jakbyście świeżo co toczyli bajerę z jakąś swoją przyszłą żoną. No i to jest taka właśnie komunikacja, że wszystko każdy nawzajem siebie odbiera i słucha i tak samo jest z samochodem. On oddaje nam swoje odczucia i my to, do nas to wpada i my wiemy co się dzieje z samochodem, wiemy co się dzieje z nawierzchnią. Nie ma tam takich luzów, nie czuć, żeby był jakiś luz, żeby coś było gumiaste, żeby coś było takiego chujowego, żeby ten samochód tak naprawdę był przytłumiony, taki wykastrowany, no bo nie oszukujmy się, ten samochód ma jajca i to naprawdę takie duże jajca. Przykładowo Basset, pies, wiecie o co chodzi, już większy, no koleżanka tam ma, no patrzę, a jemu taka torba dynda, no to ten samochód właśnie ma taką torbę dyndającą, wielką torbiel, taką, w którą, no jak grucha, w którą walicie nad morzem, zresztą możecie zobaczyć, jak pan Ewa przypierdolił właśnie w gruchę, bo... Dobra, wrzucę piątaka, bo ja nie waliłem w takie rzeczy, a to trzeba starta wcisnąć na górze. Dobra. Jebniem sobie. No i chuj, napierdalało się w gruszkę jak ostatni patus, nie no, świry, bajery. No i wsiadamy do Subaru jak gdyby nigdy nic, wszyscy wpierdalają kebaba i myślą, co za poje przyjechał specjalnie na ponapierdalać w gruszkę. Nie, jakoś źle ustawiłem, ja pierdzielę. W każdym razie na pewno musiałem 900 zajebać, bo to nie ma innej opcji. Wiecie jaka jest właśnie filozofia pokazania uderzenia właśnie w gruszkę, że to nie jest samochód dla każdego, to nie jest samochód dla tępego Seby, który tak naprawdę tylko będzie przypierdalał i w ogóle jego to tylko będzie jarać, och, żeby przyspieszał, start, czterobud w zimę i się podniecał. To jest samochód, który właśnie daje frajdę na zakrętach również. Właśnie on się zapierdala jak przyklejony i ten tył mu jeszcze delikatnie tak nachodzi, tylko trzeba wiedzieć, bo 4 napęd jest niby podsterowny, ale jemu jak się tak dociska, jedzie się szybciej i mu się dociska przykładowo w prawo i gaz, no to on będzie chcąc nie chcąc delikatnie nachodził tym tyłem. I to jest zajebista sprawa. No i kupuje go właśnie taki Seba, taki samochód. To tak jakby ktoś, jak taki Seba tym jeździ i nie docenia tego, co ten samochód oddaje, to tak jak walenie konia połamaną ręką. Tak mu jazda będzie iść właśnie. Czyli no niby coś się dzieje, ale jednak jest chujowo po prostu. No i nic z tej mąki chleba nie będzie. No i następna sprawa, że tak naprawdę w gruchę trzeba dobrze przyjebać, a nie być leszczem, amatorem kwaśnych jabłek, tylko po prostu, no przynajmniej na gruszce musicie zrobić 900, jak chcecie jeździć Subaru Imprezą, a jak chcecie jeździć Fiatem Sieną, no to musicie przynajmniej setkę jebnąć. Setkę gorzkiej żołądkowej, żeby zapić te smutki, że trzeba tym jechać. No. Co tak patrzysz? Patrz, ile wachy. Ile co? Ile wachy. To jak ci się tak spodoba i chcesz pojeździć w ogóle? Nie, chyba. No naprawdę, jakby była kiera z tej strony, to bym się chciała karnąć, ale tak to się trochę, nie wiem, boję. Ty, no jakbyś pojeździła, to byś może i zalała, co? Nie no, żartuję. Chodź, Katarzyna, się karnisz. Ja ci tu dam, spokojnie, nie bój się. Ja wiem, że po innej stronie jest, dlatego masz tu szeroko. Nie będę umiała, Krystyna, bez ciebie idiotą. To nic tam, dawaj. Nie chcę. Dawaj, nie, się... Dawaj, Karin. Nie, kurde. No dawaj, ja ci będę zmieniał biegi. Nie. Dawaj, wsiadaj. Nie. Wsiadaj, chodź, no bez żałować, zobacz. Ale ty jesteś okropny, wsiadaj, wiesz co? Nie. Kurde, posłuchaj mnie, ja nie będę miała nawet... Nie. Wsiadaj. No ale weź. Nie, no weź, serio, no ci mówię. No dobra, wsiadaj, chodź, wsiadaj, tylko tutaj kawałek, tu kawałek, ruszy. Boże, a tutaj jak to idzie? Co? Sprzęgło masz normalnie, tak jak gaz i hamulec, wszystko jest normalnie. No. Sztywno. A hamulec? No. No to dawaj, wciśnij sprzęgło. Wcisnąłeś do końca? No. No i powoli, tylko nie dawaj za dużo gazu. No. No i bajeczka, puść sprzęgło, zahamuj. Dobra, jedź powoli, jedź. Tylko pamiętaj, że masz tą lewą stronę, nie? Bajeczka. Tylko ty mnie tutaj nigdzie nie wyprowadzaj, jakieś zaraz tereny zabudowane. Nie, dawaj tu w lewo. Tu w lewo, w lewo. Tak zachwalam ten samochód. Może jakieś minusy się znajdą, bo na przykład podwozie lubi sobie zerdzewieć troszeczkę. A tak poza tym to pewnie jeszcze inne wady się znajdą, ale jeżeli chodzi o odczucia i co daje auto, to jest na wielki zajebisty plus. Nie będę jakichś tam ocenek wystawiał, bo to po prostu samo przeze mnie powinno mówić i powinniście słyszeć, co ja o tym wszystkim myślę. A jak przestaję gadać, to wiecie, że coś się dzieje. To po prostu no, człowiek myśli jednak... tylko o jeździe, no to skoro myślę o tej jeździe, no to jednak chce mu się jechać tym samochodem, a nie kurwa jedziesz i nie wiem, dzwonisz do babci, bo ci się nudzi, do kolegi, tu nie ma potrzeby, tu nawet nie ma potrzeby jechać z pasażerem czy z kimkolwiek, sorka Kasia. Tutaj człowiek się zamyka tak w sobie, ma czas pomyśleć, jak tam bokser pracuje sobie i ma czas pomyśleć na jakiś temat, na przykład, no nie wiem, dlaczego prąd drożeje lub jakieś inne rzeczy. No ale nie, no właśnie wtedy nie ma myślenia, bo zaraz kitę się dopierdala, budzi się od 3000 ten samochód, ten silnik, turbo wstaje, no i wtedy już zapominacie o rachunkach i w ogóle bocian pożyczki tankujecie dalej, czy tam jakieś inne. I tak się toczy wasze życie na kredycie, ale Subaru jest? Jest. Więc nie zastanawiać się i brać. Dobra, wjeżdżamy to do chłopaków i oddajemy furacza. Panie i panowie, było zajebiście miło, ale się skończyło.